segment sponsorowany z Naraką sobie teraz robimy, więc nie wiem, Dawidek chciał grać w duo, zawsze się ciekawiej gra, ale gdzieś, nie wiem, nie ma go, to ten, a może później coś Brodaty mówi o tym Battle Beacie, może w to zagramy. Zrobi ci fan arta na Harry'ego Pottera, jak tak, to wyślij mi swoje nagie zdjęcie, kurde, kolec, ale to robisz, przerabiasz AI? Moje nagie zdjęcie możesz mi zrobić na przykład na Hagrida, czy coś? No i co? Łączy się. Zepsuło się. Ja nie wiem, co ja mam kliknąć, coś, czy o co chodzi. A chyba się wczytuje. Dobra, jest git. Gunplay, new talents, gunplay aim, ok, gunplay aim, co to jest? A to jest do tej postaci w ogóle. Że co? O się, dobra, ok, kumam, o co chodzi. No tak, ale my jesteśmy tym kolesiem. Ranked mode duos chyba nie, chyba solo. A może? A dobra, dajmy duos. Dajmy duos. Co oni tu do mnie napisali? Nie wiem, climb all, cokolwiek, delete. Dobra, coś pisali, ale nie wiem co. Ferosa coś... Tu pewnie mogę mu przyczepić ten zabaw. O, co to jest? Nie, o co chodzi? Dobra, i co tu jest nowego? Ornament. Okej, okay, mogę mu przyczepić tu i tu. Nie rozumiem, czemu za każdym zalogowaniem muszę zmieniać te ornamenty. To jest jakiś bezsens. O, taki super miecz. Jakiś noworoczny miecz. A to? Super. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że... A to mi szuka. Teraz szuka serweru. Wydaje mi się, że mieliśmy w świątecznym serwerze coś kliknąć. Co to jest today only? Ok, zalogowaliśmy się. O, tu. Jest! Udało nam się. I co teraz? O, dostaliśmy królika. Nie wiem, co jest Lantern Festival. O Jezu, gdzieś nas wyrzuciło. O Jezu, to jest znów jakaś gra. Oni takie gry w ogóle robią, jakby poboczne. Gra w grze i możecie sobie zagrać i coś zdobyć. Nie wiem, czy to jest jakiś nowy trend. A ta gra nie ma polskiego? O, to jest dobre pytanie. Chyba nie. Marchewa, no trafiłeś. Powiedzcie mi, czy my wgramy w tego Harry Pottera, jak on wyjdzie? On chyba w ogóle wychodzi jakoś teraz we wtorek, nie? Nie kumam. Wydaje mi się, że ostatnio... Aha, bo nie, myśmy chyba streama skończyli. O nie, zrobiłem otwarcie skrzynki. Nie chcę jeszcze otwierać skrzynki, ale co to jest? Lotus Treasure Discount. Nie chcę discount. Nie chcę żadnych discountów. Co to robi? Nie. O, a to co mogę z tym zrobić? A dobra, to jest tu. O, to nie. Co jeszcze? Treasure bonus, to nie wiem co to jest, ale chcę to. XP bonus. Okej. Okay. I co teraz? To załadowane? Czemu mi w ogóle nie wyszukuje tego? Dobra, gram solo. Ale chcę solo, confirm. Jestem graczem solowym. Battle pass, wszystko claim. Questy zrobiliśmy coś. Chyba ostatnio jak z Dawidkiem graliśmy, to żeśmy później nie podbierali tych wszystkich, bo ja się musiałem... Leciałem chyba, nie? Coś... Szybko się musiałem zawinąć i coś w sklepie. Jezu, jakiś nowy skin, patrzcie na to. O kurde, jaki cyfrowy. Ale co to w ogóle jest za postać? Ecliptic Mender Pack.
Zobaczcie, jak walczy. Ole, miecz. Nie, no to jest jakiś cyberpunk przecież. Co znaczy default set? Co wy na to, co? Jak wam się taki skin podoba? No, na pewno wam się podoba. Blow keys, patrzcie. Takie coś. Siup, 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 siup. Takie coś byście chcieli, a może to? To dla ciebie, kolec. Co to jest? O, jakaś broń elektryczna i co? Shop recommended. No dobra, a new. Czyli nowa broń jest Arena Ecliptic Manor. Patrzcie, jakie te. Jakie malowanie na oczy. O, tak. To dobre. To bym chciał mieć. Pana pianka, to bym chciał mieć. To brzydkie. Co jeszcze jest? Takie włosy, tło. A to, aha, że można tak stać, takie dwa te. Ogień. No nie wiem, nie ma jakichś takich wyjątkowych dla mnie. O, takie rogi. O kurde. A ile ja mam tych silków? O kurde, to jestem w stanie takie coś odblokować. Widzieliście? O nie, 98 tysięcy bym musiał mieć. Gdzie kamera? Wyłączyłem kamerę, bo nie warto nic. It Nie, is no not mogę that wam I am włączyć. unafraid of To ta death. kamera jakaś krzywa It is jest. that I fear dishonor more. I fear dishonor more. I fear dishonor more. A rifle are better weapon or armor. Nie. Equip more than 3 epic or better weapons or armors. To chyba bym chciał. Czarną kartkę sobie przyklej na ekran. No jak przecież mnie widać tutaj, ludzie? O czym wy mówicie w ogóle? Przecież to jestem ja. Piątek wychodzi Harry Potter. No tak, ale coś tam, ktoś tam reklamował, chyba Łosiu, że na jakiejś stronie super klucze, czy co tam jest, okazje kluczowe, 2 za 250, wersja deluxe Harry Potter. Co wy o tym myślicie? Czy to jest legitne, czy nie? I co, gramy już? Czy lecimy? Jasio! No Dawidek, ty teraz jak ja już wlazłem do gry, no wołałem cię. No ja odpalam, Janek, daj No dobra, odpalaj, to spokój. ja zaraz zginę. Moi drodzy, gramy z Jasiem. Musimy nowy miesiąc, moi drodzy, wyrobić wszystkie te nasze godzinki. Do Dobra. 14. Dobra, czyli do 14. Do A 15 ty ja gdzieś dobrze grasz w pamiętam. Battle Beat? A dziś jest Battle Beat? Nie wiem, coś Brodaty chyba pisał, że dziś jest. Nie wiem, stary, nie wiem. Powiedz mi, czy ty już masz kupionego Harry Potter edycję Deluxe? Nie, ale jakieś podpisałem embargo za to, że mnie do więzienia wsadzą, stary. I już podpisałem, że przedpremierowo dostanę klucz i że w ogóle pójdę już później do więzienia, jak za szybko pokażę ludziom grę. No to A co ty nieźle. powiesz na temat Day Before, stary, gameplayu, który widziałeś? Jaki Nie, Dalman? nie widziałem. Właśnie nie widziałem tego gameplayu. A coś wam. Wspaniały jest. No W ogóle nie wiem, co wspaniały to jest za jest. gra, wiesz? Nie wiesz? To grasz w Daisy, stary? A podobał ci się The Division? Nie. O! No to dobrze. Trzymaj się, Krzychu. No, z Jasiem pogramy, słuchajcie, bo Jasiu też należy do programu partnerskiego europejskiego. To jest. Go to motywuje najbardziej do streamowania regularnie w weekendy. Tak. Stary. Franklin zasubskrybował. Tak się mówi? No to dobrze. A
potem wrócimy po 15, bo ty już co, potem z żoną musisz spędzić. Potem z żoną, dzisiaj idę na urodzinki, będzie dobry, wiesz, dobre coś tam. Dobra, a powiedz mi teraz tak, bo, dobra, to już powiedzmy to wszystkim widzom tutaj, 1000 widzów stary musi wiedzieć. Oni wszyscy do Katowic jadą, ale powiedz mi, jak już będą w tych Katowicach na Super Inter Extreme Masters, nie? No. To gdzie najlepiej na piwo potem iść? No do Gliwic, do Herzpubu najlepiej podjechać. Ale rozumiem, ale to urodziny są w sobotę czy w piątek już? W piątek i w sobotę są, a ty kiedy wpadasz, no? No ale czy ty już wymyśliłeś, bo Janek zobaczył, jak Freeze robi content i kupił koło takie do kręcenia. Takie no właśnie nie mam jeszcze wymyślone, co w tym kole może być, ale coś tam damy, jakieś przekąski czy coś. Jeszcze będziemy jakieś wiem, orzeszeczki no wygrać, albo wasabi, albo wiesz. Czy mam se wejść z botami grać, bo ty też już grasz? Wiesz co, nie no, ja mogę wyjść. Chyba mogę, tak? Zagramy razem, dawaj jakiegoś potężnego. Jestem w Katowicach, więc czekaj na mnie. No to tak jak mówię, no to... O nie, stary, z Ligi Gold mnie wyrzuci. No gdzie ty jesteś, bo cię nie widzę w tej grze. Czy znam tego chłopa? 200 reputation score mi wzięło za to, że wyszedłem, stary. Przez ciebie już nie jestem szanowanym graczem. Bonkol. Nigdy nie byłeś szanowany, a dopiero graczem to już w ogóle. Weź, co to jest? Jasiu. Invite to party, stary, zrobiłem. Dobra, daję start. Ready. I stary, zobacz lepiej, jakie ja mam skiny. Wiem, ale skiny nie grają, Janek. To ty chyba nigdy w tą grę nie grałeś, stary. Chyba kiedyś grałem. Zdarzyło się, wiesz? Pa, teraz jaki mam miecz w ręce, lepiej. A nie, nie mam, czemu nie mam? Bonkol. Aha, start. No i już jesteśmy. Czy ty już wszystkie limited time event zrobiłeś? Tu jest w ogóle takie coś, że stary... Co to jest? Nie wiem, coś zrobiłem. No nie wiem, jest matchmaking, jest dobrze. Czekaj, co ja dalej chcę powiedzieć? Czyli wyjdziecie na urodziny, a wy ostatnio co weekend urodziny macie? Jakieś? No wiesz, ja mam bardzo dużą rodzinę, wiesz jaką mam rodzinę. No. Dzieci to tam jest chyba z 12, czy nie wiem, bardzo dużo. To ty jesteś tym, który obniża. U mnie to tak urodziny wypadają średnio dwa razy w miesiącu jakieś czyjeś. Więc, tylko że czasem robią razem, wiesz. A Janek, a jak ty byś chciał dzieci, kurtowo, nie? Na przykład. No. To ty, ale patrz, ale jeszcze nie wiesz, czy umiesz to dziecko zrobić, w sensie, wiesz no, o co mi chodzi? No nie wiesz, no bo jak nie spróbowałeś, to nie wiesz, nigdy czy nie tam, te figle małe jeszcze są aktywne. Figle. No. Figlarze, co? Nie wiadomo, trzeba będzie popróbować. Co to jest Torch Breaker? Invite friends to claim Torch gifts. Limited time torch climb all. A czemu ja nie mogę tego? Ty no, ja mam nadzieję, że z tego linka, to jest mój link, który tam leci na czacie, to ja dostaję jakieś bonusy tutaj Torch Breakera. Widziałeś takie coś? Stary, czy my jakieś dropy mamy w ogóle, stary? Nie, nie mamy dropów. No nie. Czekaj, ja muszę dobra, to ja muszę otworzyć, słuchaj, ja muszę w shop, nie w shop, w sezon. Stary, ja w shopie pokazuję widzom, jakie są skiny dla babeczek i oni są bardzo dobre. A ta jest ten, najlepszy jest ten nowy skin, stary, ta cyberbuba. A, cyber. Cyberbuba. Hero Batch, co to jest? Stary, to są takie rzeczy w tym sklepie, że ja nie wiem, co tu w ogóle robić. Ale ona ma aż takie piłki, to już nie, to już mi się nie podoba to. Piłki. No wiesz, jak to. Pewnie ci kolega opowiada. Ty, a jakiś fame MMA coś było, czy coś? Znów w Gliwicach? Nie w Gliwicach, było w Krakowie. Aha. Aj, bo co myślałeś, stary, że przyjdą na piwo po fame MMA? A to oni przyjeżdżają autem i wyjeżdżają, taki z tym fame MMA. I tyle. Nawet nie odwiedzą cię. Nawet mi nie odwiedzą. Ale ja ci powiem, Jasiu, że ty byś tam mógł powalczyć na przykład, nie? Z kim byś mnie sparował? Ja? Jakbyś tak się nie wiem, na przykład. Czemu aż 60 sekund nam... Stary, z brotem bym cię sparował. Ja nie wiem, czy nie jestem wyższa waga, wiesz, trochę niż brot. Albo na przykład, ale ja ze ci powiem, żmijem, z kim ja bym stary, cię sparował, żmije, stary. Nie sportowiec, to wiesz. Ja bym cię, stary, sparował. Ja ci powiem, z kim? Z Mandziem, stary.
No teraz to nie, no Mandzio to już jest chudy byk. Zresztą nie, Mandzio by mnie mógł wziąć i by mnie za ucho wytargał i powiedział, że jak ja się zachowuję, stary, tak by było. Tak by było, a może za nic innego by cię wytargał. I by powiedział, stary, jak się zachowujesz. Koniec. Ale, no słuchaj, no jeżeli Mandzio oficjalnie przyznał, że nie ma znaczenia. Co nie ma znaczenia? No na przykład płeć. Ja po prostu każdego jest w stanie na przykład pokochać. No to co? A to było coś takie? Tak, tak, on jakieś tam się gdzieś wygadał, że był tam z kimś tam w związku i... No i w sumie wiesz. On po prostu kocha, on patrzy na człowieka jak na człowieka. No właśnie, a ty jako... A ty jako taki prawicowiec zatwardziały, to właśnie by była walka. A ja trochę zlewiczowałem się, ale tak trochę. Tylko trochę. Na przestrzeni lat. No tak, nie jest to takie... To od czytania, od Twitcha on cię naprostował, Twitch. Twitch mnie troszkę, no, troszkę mnie tak nawet skrzywił delikatnie. Jesteś teraz po prostu już tolerancyjny i wszystko. Jak mogę, jak mówił Karolek. Jestem tolerancyjny jak mogę. Tak mówił? No nie pamiętam, legendarny film, który teraz jakbyś puścił, to już byś dostał bana na Twitchu. To, co się wypowiadał kilka lat temu o homoseksualistach na ulicy, jakby ich widział. Wiesz, to jego zdanie na temat takich związków. Tu jest staw ten złoty, czekaj, jak to zaznaczyć tu. Nie, nie, staw złoty. Kurde, nie umiem zaznaczyć. Weź se tu podejdź. Będziesz walczył kijem. No, idę. Tu, gdzie ci zaznaczam, ten to jest... Idę. Nie, czekaj. Tu idź, o. Ty byłeś tam w portalu? Na byłem końcu, w portalu. Jasio? No. A powiedz mi, u ciebie w knajpie, nie? No. Będzie ta wentylacja w końcu? No właśnie wczoraj automatyk był, żeby tam coś z nią zrobić jeszcze. Jest gość jakiś, jest gość. Jest na placu tutaj, gdzie był ten dzban na środku. No to idę do ciebie. Tylko ja mam bronie takie, kurde, nie mam do walki. Szare. A wziąłeś tego kija? A tu jest, widzę, legendarny. No bierz kija legendarnego, kurde. Gdzie ten koleś? O, mam. Jest, bije go. Ten gość to bot. Tak, to był bot, ale ja mówię, że to trzeba zjaść. Bot, ale to trzeba. Musiałem zawołać Jasia. Pokonać. To musi być teamwork. I co, powiedz mi, ty grasz na tym roleplayu Humanity i tam nikogo nie spotykasz? Stary, spotkałem graczy, spotkałem Junkę, stary, normalnie tylko. Johnego i Timona, stary. A Junka, wiesz, że tam Junka też szycha podobno. Stary, podróżowaliśmy i normalnie umarłem na śmierć. Aha, a była chwila przygody, aby? Nie. To polecasz. No ogólnie zajebiście było. Tu jest ten portal, jak się do niego wchodzi, to wchodzisz do takiego miejsca, stary, gdzie masz marzenia się spełniają. I ja tu właśnie jestem teraz. I możesz sobie ulta załadować na 100%. O, ja wolę dual blades. Ty pamiętaj, że stary, 9 jest pizza, stary. Ty już lepiej, już ja myśl, wiem. Co ty tam do niej wsadzisz. Do tej bardziej pizzy. Myślę, jak muszę trochę kabli złowić, bo potrzebuję sobie podpiąć, wiesz. Tą pizzę do tego. Kamerę, ale może z telefonu będę streamował. Wiesz co, z telefonu na statywie sobie ustaw, nie? A wiesz, że możesz w sumie ze telefonu streamować do... No w sumie z telefonu. Sorry, ja będę z gościem specjalnym. A może jakiegoś eleganckiego? Gość specjalny? Nie, stary laptopka. Ale bierzesz kogoś, bierzesz... A nie mów, że bierzesz go. Ekspertkę, bierzesz, stary, wezmę. Ekspertkę? A ja myślę, że eksperta. Ekspertkę, stary. Gdzie picka taka, że... Ale to czekaj, ale nie, to siostra czy kogo? Pitok wyfrunie. Nie no stary, ja znam różne... A, ty masz... Osoby, wiesz? Znam osoby. Znam osoby różne. No dobra, jak znasz osoby, to spoko. O, czekaj, za tu nami, będzie za ten... nami, hop! Jasiu, co tę ekspertkę weźmie? No czekaj, ale jak to będzie ktoś inny niż no to tak w sumie nie, no to ktoś znajoma jakaś pizzer woman? Pizza YOLO. YOLO YOLO, stary. Pizza woman. Ja nie wiem, jak jest pizza YOLO po damsku. Nie no, pizzerman. Dobra, jest ten, chodź. Chodź, no? Idziemy, bo tu jest ten człowiek, tu jest do zabicia. Ty widzisz to zlecenie na niego? Nie. Czy nie widzisz? Ale chyba widzę. Ucieka przed nami.
Nie wiem, czy my tu wchodzimy, czy gdzie, nie. Chyba górą jakoś. Piszcie sobie w Google Bonkol Wikipedia. No śmieszne, a powiedz mi Reaper, ty jesteś w którym roku ogólnie? W 2019? Czy... Jest tu. Mam. O, shit. Dawidek, potrzebuję cię. No jestem, jestem. The shadow will shortly begin to spread. O kurwa. Run before my next shot. Dostał. Leży. Leży, kurde. Leży. Forgive your sloppiness. Tylko kwiknął. A co tam jest, jak się wpisze do Bonkol Wikipedia? No, fajne rzeczy. W sensie... Nie, ty sobie nigdy nie sprawdzaj stary Wikipedii w Wałęsakach. Wałęsak? No, nie sprawdzaj Wałęsaka brazylijskiego. Wałęsak brazylijski. Ale to penior jakiś wyskakuje, czy coś? Stary, to Wałęsak brazylijski to jest taki pająk, stary. Lepiej go nie oglądać, stary. To jest... Znasz te legendy takie, że ktoś coś obejrzał, później w nocy po niego przyszło? O Boże, to lepiej nie. To stary, jak ktoś Wałęsaka na tym ogląda, to już później po nim jest. Tu jest ten. To takie coś. Legendarny łuk, stary. Co to jest za klucz, jakiś wypad legendarny? O, ty, to jest, na mapie się takie coś pojawia i można to zbierać później. Gdzie masz ten klucz? No mam go przy sobie już. To spójrz na mapę, czy nie masz tej miejscówki, bo ja to ostatnio... Czekaj, nie, ja to zaznaczę. Mam, stary, na środku strefy dokładnie, idziemy. Tam będzie giga drop? Tu masz ten, no. To idziemy, chodź, ja mam złotą broń już, pałkę, ale masz... ty mi dałeś plecak. Plecak ci dałem. Gdzie jest ten giga drop? A tam go zaznaczyłeś? A jest tu 300 metrów. Dobra, idziemy, stary, idziemy. I tam będzie pełno tych ulepszeń. Stary, ja już to robiłem raz. Obejrzałem i oczekuję na śmierć, napisał widz. Walka. To, jak to jest możliwe? Co on tam zobaczył, Janek? Wałęsaka zobaczył? Janek ma taką multizadaniowość, on tylko jedną rzecz. No czekaj, czekaj, bo mnie kurde biją. A gdzie ty jesteś? Nie jestem. Death awaits those who stand against the Empire. My armor. Co się dzieje? Ty z nim walczysz, czy nie? No nie, no tam strzela ktoś z bardzo daleka, nawet nie widzę skąd. Aha. A, widzę go już, dobra. Dostał. 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 Jeszcze ktoś się od tyłu zachodzi, wiesz? Ale ładnie dostał parę razy. Od tyłu cię ktoś zachodzi, odwróć się. Spoko. Dobra, zmieniam się w robota. Spoko. Nie zmieniaj się, przecież ja go biję normalnie tym, ty go z łuku. Stary, zazdrościsz mi tego mecha po prostu, powiedz. Stary, ty, twój mech to jest super, dopóki ktoś nie spieprzy i nawet go nie możesz trafić, patrz, stary. A to, nie, bo ja mogę... Patrz, ja mogę strzelić. Dobra, chłopie, idziemy tam do tego punktu, co go mamy, bo tam super rzeczy są. Aj, zazdrośnik. Zazdrośnik. Mechowy. Ty zazdrośnik. Sobie może napraw sobie pancerz, co? Ja sobie naprawię właśnie pancerz. Musimy tych ultów używać dopiero pod koniec, prawie jak umieramy, wiesz? Bo za wcześnie ich używamy i to jest źle. O, pieniądze. Tu masz ten, znów masz ten. Janek, a ja o 15, bo do 15 se pognam w naraczkę, ale o 15 stary. O, jest klucz, popatrz tu. To ja odpalę dzisiaj jakieś super granko, takie, że ludzie sobie nawet będą w szoku, stary, jak zobaczą Pitoki tą grę. Pitoki im odlecą. Ło! No dajesz to. Pitok będzie skakany. Już otwieram. Stasz. Stasia otwieram, uwaga. 15 sekund trzeba bronić. Naprawić pałkę muszę sobie, wiesz, ona ją struga. O, wchodzimy. Ło, kolego. Co no, my tu to mamy? Jest nieźle. O, ja sobie biorę tak, dual można, bladesy sobie biorę najlepsze. Można zaszaleć. To jest fajne, wiesz, to fajne miejsce jest, to dobre znalazłem. Dzięki mnie. No trochę tak.
Nie ma zbroi jakiejś super, ale okej. No jest zbroja. Właśnie zebrałem fioletową. Czy jakie, co ty na to, że Mateusz po 10 latach powiedział, że podziękował stary, że już nie zagra nigdy w Hearthstone. Znaczy nie, że nie będzie tworzył o Hearthstone. I skończył historię. Ale no, że na YouTubie czy w ogóle stream. Nic? Tak, 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 tak. Znaczy niewykluczone, że se czasem odpali i że wiesz zagra... co, ale Maty miał, pamiętaj, zauważ, że jak było na początku, Maty miał to do siebie, że zawsze jakby wychodziły te karcianki, to on, bo on ogólnie dobrze gra w karcianki po prostu, nie? I to on zawsze... Ty czekaj, to jest jakiś inny pepu? Inny? No, a nie, to ten sam. To on zawsze w te karcianki grał i dobrze mu szło i ludzie to dlatego oglądali, nie? Bo była jakaś nowa karcianka, a on... Ale on... nie ma teraz żadnej nowej, która... On był taką osobą, która umiała i deki zbudować w nowej karciance i poradzić, jak powinno się grać i tak dalej, bo on rozumiał zasady, nie? Jakby podstawowe tych wszystkich ale karcianek. Ale nie, bo jest teraz inny ty, ktoś plan. Do ciebie strzela? Ktoś ale... do ciebie strzela? No, to może strzela, ale Mati inaczej to teraz robi. Mati to ogólnie to wiesz, powiedział, że skończy nagrywać i w ogóle, że robi przerwę całkowicie od streamów do momentu, aż wyjdzie, on będzie tworzył teraz kanał, będzie zmienił i nawet może nazwę zmieni, że będzie o najnowszym Diablo wychodzącym tworzył i będzie o nim różne rzeczy nagrywał, stary, wiesz. Że już się szykuje. Aha, no tak, no bo teraz Diablo ma jakiś wyjść, ale moim zdaniem, znaczy to jest dobre, no mówię, no... Czy wiesz, no zobaczymy, jak to Diablo długo będzie utrzymywało zainteresowanie ogólnie jako gra, bo jeżeli będzie dobrze wykonane... Ktoś mnie bije, ktoś mnie bije. A wszystko na to wskazuje, że będzie dobrze w miarę wyglądać i tak dalej, no to może jest szansa. May your ancestors forgive your sloppiness. Dobra. Wiesz co, no więc Mati nagrywał te karcianki, wychodziły po prostu nowe i on grał w nowej. W pewnym momencie się dopiero tak na tym Hearthstone'ie zatrzymał. Mhm. I tyle, no. I moim zdaniem... OMKR-a chodzi, tak. OMKR-a moim zdaniem dobrze, że wiesz, idzie dalej i kolejną jakąś grę... Znaczy, no wiesz, Mati zawsze gra w to, co mu się podoba, nie? No. Ja, mu się podoba, mu się Hearthstone podobał, to grał 10 lat w niego, ale... Ale myślę, że Mati zyskuje, może zyskiwać na tym, że jak jakiś Marvel Snap czy coś wychodzi i on, powiesz, rozkminia o co i jak i powinien taki kontencik jakiś. Ale może go Marvel Snap na przykład nie bawi, nie? To co ma na siłę, przecież nie będzie grać. Find an open super chest. O, tu musimy iść 100 metrów. Lepiej by było stworzyć nowy kanał. Nie. A wiesz, po prostu jego widzowie, którzy... bardzo dużo jest wspólnych, wiesz, jest coś takiego, że jak ktoś gra w Hearthstone'a, to grał, bo lubił ogólnie uniwersum budowane przez Blizzarda, więc jest bardzo duża szansa, że dużo osób zostanie koleś na Diablo, wiesz? Po prostu odsubskrybują. Bez sensu jest moim zdaniem budować, znaczy... O, fuck, tu jest drugi. Dawidek, ty tu jesteś? No jestem obok ciebie. No to chodź, to uważaj, bo będzie walka teraz. Oni na dole się zbroją w tej dziurze. Dawaj, do dziury idziemy, stary. Lubisz do dziury wskakiwać? Jest, chłop! O, jakiś kozaczek, wiesz? Dobra, hałkę naciskam. O kurde. Dobra, jeden nie żyje. A drugi? Nie, gdzie drugi? Tam jest, tam. Jedziesz za nim. Dostał, padł. Padł? Nie, skacze. Dostaje ode mnie. Skacze daleko. No, niestety uciekł. Ja się zregeneruję, bo miałem... Ja już prawie nie żyję. Combat ready. Yet again. Tu miałeś pancerz, w tym kolesiu jest pancerz lepszy niż masz. Ua! A tu pałkę mi w ogóle wywalił z ręki. I tu w kolesiu jest pancerz, mówisz. No to super, to dziękuję. Nie wiem, gdzie... Się... O, dostałem bardzo mocno, ale jak to się stało? Strzelił się pewnie z pistoletu raz. No, ja chowam się i regeneruję. Recovering, dobra. Chyba mam. Tu gdzieś u góry jest. Ta, to jest jakiś... Będzie się mścił teraz, wiesz? On ma tą strzelbę taką i ono jak ją załaduje trzykrotnie i z niej wywali, no ona mi to cały jest... armor zrzucił mi na raz. Nie widzę go z daleka. Tu gdzieś musi być u idziemy góry, do strefy? W kierunku strefy idziemy, myślę, co? Że raczej tak.
O fuck! Włączyłem ulta. Zajebiście, zużyłem go. Ale żeś zrobił się, jesteś fajny gość, wiesz? Chodź do góry, stary, na pewno. Ale czekaj, nie, bo tu będzie ten Feniks, będzie może złota zbroja. Ładuje się. A Feniks, prawda, powstaje z popiołu. Albo z popiełuszki. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tu. No, jest. Ja się tu chowam. Chodź tu pod Feniksem musimy być. Idziemy na. Czekaj, ogólnie jeżeli ktoś opiera się na jednej grze. No Jaszu się opierał na jednej grze, stary, na roślinkach. Strzela do mnie ktoś. No widzę. O, strzelił we mnie. A i spadłem. A ja, drugi na dole. Idzie do ciebie. Dawaj go, tu jest na blisko, w klapkach, stary, chodzi. Idę do tego, co z łuku strzela, wiesz? Regeneruje się. Recovering robię. Ty, ja się padniesz, tak? Zabijam je, no. No wiem, ale ja walczę z tym chłopem też. Combat ready. Yet again. Dobra, zabiłem tego jednego. Dobra, ja się leczę. Nie do ciebie. Widzę chopa. Widzę, tu jest. O, bardzo mnie bije. A ty bijesz tego samego, co ja biłem? Regeneruje się. On jest pode mną biega. Tam ich jest więcej, wiesz? Widzę dwóch, no jeden już tutaj nawet. Jeden drugi z dwóch strzela. Oj, tu jest więcej, dobra, ja coś też się zmienię w robota. Dobra, ja się nie mogę zmieniać, ale uciekaj, bo ich jest za dużo tak, tutaj. Tak, jest 11. Tylko, że kurde, jest tu ta skrzynia, którą chcielibyśmy zebrać, chodź ją zebrać. Dobra. Tu zza krzaka szybko i bierz co jest i uciekaj. Dobra, ja uciekam. Pół dupy zza krzaka. Zabiłem go, dobra. Super. Uważaj, bo jest koleś na mnie. Za wcześnie to zrobiłeś. Kurde. Bij ją. Bije. Następny. Z daleka jest przy tej. Przy skrzynce. Na prawo od skrzynki gdzieś poszedł. Sam muszę broń naprawić. Dobra. Ja muszę sobie armor znaleźć. Czy do regeneracji armora jest. O, proszek, dobra. Ja sobie regeneruję. Zostało 6. O, uważaj, bo jest. O kurwa! Uważaj na siebie. Dwóch cię bije. Jeden tam czeka gdzieś. Mam full HP zregenerowane zaraz. Dobra, padła. Dobra, ja się leczę. Oto. Zlutuj tą babę, żeby się nie podnieśli. O fuck, nie mam tego, nie mam naprawy. Zostało 5, znaczy 3 oprócz nas. Naprawy nie masz? Mogę zrzucić ci 2. Nie, już mam. Okej, okay, to masz, no to dobra, git. Dobra, tu jest gdzieś ten drugi, się kręci. Chodźmy. Co, jak się ekran robi, jest na jakiś czas szary, nie wiem. Nie, nic takiego się nie robi, to na... Tutaj ekran? Czy może chodzi ci o jakiś buff? Dobra, u góry, kto do nas strzelał, u góry? Chłop, tu. O Jezu. Kręciołka zrobiła. O Jezu. Idę, jestem blisko.
Leżeć. Leżeć. Dobra, jeszcze jeden został. Nie wiemy gdzie. Masz broń, jakby co, złotą. Nie, to już był ostatni chyba. Nie. Jeszcze jeden gdzieś jest. Nie wiemy gdzie. Obserwuję, gdzie może być chłop jakiś ostatni. To są moje gracz. Dual Bladesy. Tu zebrałeś wszystko stąd, co było? Raczej tak. Ja już nic nie potrzebuję więcej do tej ostatniej porobiliśmy walki. Ich, Dawidek, udało się. Wejdę sobie na najwyższe drzewo i zaraz zaobserwujemy. Jestem obserwatorem. Ciebie widzę. Ulta se włączą. No, włączyłem sobie ulta. To trzeba w dobrym momencie włączyć. Patrz, ludzie, to nie jest takie... Ty, jeszcze jeden tylko został. Aha, bo ty tak widzisz. Ja myślałem, że ty, że tutaj w tej walce został tylko jeden. Nie, no to gdzieś on musi być. Nie, no to jest ostatni gdzieś to. A jaka mapa jest duża? No to masz tutaj, teraz się będzie znów robił ten punkt z Feniksem. To kręcimy się wokół tego miejsca. Najlepiej, żebyśmy się nie bardzo rozdzielali, nie? Bo wiesz, jak się to skończy. W dwójkę to jednego porobimy, a... Ty, no ja w ogóle go nie widzę. No to niech się zmniejszy strefa, no bo on gdzieś zaraz się okaże, że on jakaś pepega i zginie poza strefą w ogóle. No, czasem tak jest, nie? Że tu się szykujesz walkę, mówisz, ale sobie będę walczył i nagle koleś, kurde, znika. Karta do myjki trzeba doładować 20 stopni. Tak, ale ja myję tak w zimę, z dwa razy myję ten samochód przynajmniej, żeby jaką opłukać do myjki tego całego doładować? Syfu, bo ja mam tam za dużo tej soli. Ja w ogóle korzystam z myjni, gdzie po prostu na aplikacji WWWash, czy jakoś tak, i tam po prostu się, tam są wszystkie wypisane myjnie, bez samoobsługowe. Ale to tak jest powiem. Jakieś bardziej się opłaca niż po prostu podejść i sobie zrobić mycie? Nie zawsze gotówkę mam, wiesz, nie zawsze mam... Jest, widzę. Widzę. Tu. Nie zawsze mam gotówkę po pierwsze, a po drugie tą fakturę można brać na to, wiesz? Bo to ci normalnie na maila faktura przychodzi na mycie. Aha. O, to ja bym sobie może tak... Czasem sobie warto umyć, ja ubite. A, to leszcz był. No i Dawidek, znów zwycięstwo. Po raz kolejny. Ale ta walka tutaj ostatnia z tymi wszystkimi, to już gracze byli, nie? Raczej. Już na zabilody w ogóle nie umyję. Nie, to jest... Takie jeszcze są, te stare, które nie mają. Ale co ty o tym myślisz, że teraz dzięki temu, że ty, stary, korzystasz tylko z... No. Korzystasz, stary, z bezgotówkowego mycia, że oni już wiedzą, stary, kiedy ty masz umyte auto, a kiedy nie, stary. Rząd to wie wszystko. I rząd wie na przykład, że cię mogą zatrzymać. Ile razy się myjesz, stary, w ciągu, myjesz samochód. A co będzie, stary, taka karta na przykład na prysznic? No i będą wiedzieć, czy ty myjesz zęby wieczorem, czy nie. Dobra, weź ready się, daj. W których godzinach, wiesz, o co chodzi. Dokładnie. Stary, czekaj. Oni widzą, wiesz jak to będzie, oni widzą, że ty myjesz auto i stary włam do domu i robią ci na komputerze, ci rzucają, stary. Ale ja muszę tylko zadanie sobie wziąć, żeby... Deepfake'i z Pokimane. I co wtedy? Stary, tam już mnie zjechali, stary, już Tadek, wszyscy mnie zjechali, że ja zbagatelizowałem sprawę, że ja powiedziałem, Boże, o co oni tam beczą, no. A oni powiedzieli, jak ty mogłeś takie gadać, to było, co, czemu ty takie rzeczy publicznie gadasz? Ale jakie rzeczy powiedziałeś? No bo był shot, że oni tam razem ze swoją żoną tam płaczą i przepraszają na live'ie, stary, że, no. Że pokazali ten, no shota wręcz, że oglądał deepfake'a, stary, nie? No. No i ja mówię, że no to... Dawidek, daj się ready, bo nie na mnie szuka serwera, no. Znaczy, wiesz... Dziwi mnie, bo na przykład można powiedzieć owszem, że to jest, że to jest chore i że ta technologia jest niebezpieczna, bo ciężko będzie czasami ludziom ogarnąć, czy to jest prawda, czy nie. Ale no. A jak on by se tak na przykład wyobrażał ją. Ale na dobra, przykład. Ale powiedz mi, a czym się. Bo a co było 20 lat temu, że jak jeszcze nie było tego AI, ale już na przykład głowy celebrytek wklejano na. I to wyglądało jak dosłownie rozkładówka z Playboya i że są gołe. Stary. No też było, stary, tak. I no tu oni chodzi, tylko ja już mówię, o co chodzi, bo tam oni ja się Ja wiem, bo Tadek się boi, że to on kogoś nie, tam chodzi o to, że o przyzwolenie, tu chodzi o sam fakt, że ktoś nie życzy sobie i nie chce w takim być, no to ja wiem, no może sobie nie życzyć jak najbardziej, ale no niestety jest taki internet, że tym bardziej jak oni to nagłośnili, to ty myślisz, że usuną wszystkie deepfake'i ze Pokimane, czy powstało ich więcej, bo mi się wydaje, więcej, że mogło ich powstać. Wszyscy szukają, stary. Dokładnie.
bo mi się wydaje, że to zadziałało jak efekt Streisand, czyli chcieli pokazać, że to jest złe. A nikt nawet nie wiedział, że takie są, a teraz poszli. Ja nawet w życiu bym nie wiedział, stary. A teraz było, daj linka, stary, nie? I tak to jest, no. Moi drodzy, takie czasy, no. Kiedyś tylko ksiądz wiedział, co żeście sobie myśleli. Ksiądz wiedział. A może nie, bo ludzie też tam do księdza to chyba tacy byli wierzący, a niektórych grzechów nie gadali, wiesz. Nie, to tacy są tylko stary, takie. Stary, że tutaj powiesz, że no wczoraj mężowi... Nie umyłem zębów. Wczoraj mężowi, ale mówisz tak na przykład, nie spełniłam obowiązku małżeńskiego, tylko rączką, stary. A ja mówię, o to nie, to tak nie wolno. To musi być w pełni spełnione. No. No Jasiu. Co to Pokimana? No jest taka, ja tak średnio ale nawet ja wiem to, jak ona to... wygląda, więc wiem, że jest, wiem, że nieuczesana God, robiła jej cosplay, ale jak ona wygląda dokładnie, to bym ciężko mi było powiedzieć. To jest jakaś amerykańska chyba. 10 minut musimy, obstawiłem stary 3 jakieś tam żetony, że 10 minut wytrzymamy, więc Dawidek weź się postaraj. Ale ty nie myślałeś, Dawidek, żeby sobie tam jakieś wyszukiwarce, żeby ci coś wyskoczyło? Możesz powtórzyć, bo tutaj jest patyka. Czy sobie nie myślałeś, żeby sobie tak zrobić, że ci coś wyskoczy w wyszukiwarce i widzowie zrobią shota i będzie o tobie głośno, ja stary? Ja miałem raz. Nie, ja miałem stary kiedyś, dawno temu. Miałem nawet otwarte, podobne, tylko z nikim popularnym. Po prostu stary była na jednej i otworzyła, jak to było? Na alt tab, stary. I był no normalnie, była scenka, stary, nawet... Scenka rodzajowa. Był, stary, scenka. Był, bo wiesz, kolega mi kazał sprawdzić, nie? I tam kolega stary... wysłał linka i przypadkiem się kliknęło. Stary, było. A potem to już usunąłem. Widzisz, mam fajnych widzów. No ale popatrz, teraz patrz, wtedy no? Nic, a teraz już byś był sławnym, byś miał nowych widzów, by ale cię, nie, wiesz... bo to był jakiś zwykły film, tam nie było celebrytki gołej, tylko zwykły. No to może byś jakąś właśnie, którą byś mógł mieć tam jakąś celebrytkę, stary, i by stary, było. To myśleć, o Boże, i na przykład tam jakaś że Polska jakaś taka. Wszyscy by to komentowali, a ty byś był sławny. O nie, Wersow, stary, ale już muszę to ukryć. Tajne taśmy. Nie no, ogólnie sztuczną. A ja właśnie, gadałeś, bawiłeś się z czatem GPT? Stary, ja czat GPT jak potrzebuję. Ostatnio potrzebowałem stale listę tego. No nie no, podanie na serwer DayZ pisałem z czatem i przeszedłem, już jestem ale na serwerze. Ale z czatem GPT? Tak, tak. Jo. Się super historię mi wymyślił postaci. O. No i też na przykład ale co miałem... Ale powiedziałeś, wymyśl mi historię postaci, która jest związana z tym i ci napisał, no w tak? DayZ, tak, taką z DayZ, no, że przetrwałeś, żeby był plot twist i coś tam. No i była taka, że on tam ten i coś tam kogoś się zamordował i broń nosił, a on nie chciał broni nosić, bo on był pokojowy i tak dalej. No fajną taką. I najwyższa nie była spoko, bo się dostałem na serwer, stary, i teraz mogę RPGować sobie już. Ale ja na przykład w pracy ostatnio użyłem, potrzebowałem... Miałem taką listę, nie? Po prostu zwykłą listę miałem i chciałem ją mieć... wiesz, poukładaną po przecinku i tak dalej. Co, nigdy nie umiem, jak mam taką tabelkę od góry w dół, jak w Wordzie, znaczy jak w Excelu, i później, żeby to mieć po przecinku wypisane ładnie. No. No to stary, to nigdy nie wiem, jak to zrobić, bo to jak mam jeszcze jakieś, wiesz, spacje czy coś, to sobie zrobię zmień znak w notatniku, nie? No ale zmień znak nie działa przy takim, jak tam nie ma żadnego znaku, tylko jest enter. A może działa, ale ja nie wiem jak, więc napisałem, weź mi tą, ułóż mi to wszystko po kolei, po przecinku ładnie. I wiesz, 3 sekundy ułożone i sobie w kopii w klej robię i... Ej, tu walczą. Walczy i to biegnę do ciebie. Tylko nie daj się zabić. No, ja mam niestety, nie mam armoru, ja wycofuję się. To się wycofaj, bo ja mam tu armor i mam wszystko, stary. Idę. Starzy ludzie mają ciężko. Jasiu ma ciężko, stary. Co dziś na obiad było? Nic nie było jeszcze. No jeszcze nie było, wiesz. My idziemy na urodziny, więc chyba obiadu nie będzie. Będziemy obiadać tak w gościach. Prawdziwie, stary, że wiesz, prawdziwie. Tylko śniadanko, a potem tak, już tak. No, musi tak się być, na urodzinach. Ale no, idziesz do dzieciaka? Do dzieciaka. No. Mama zrobi.
No ale to nie ma znaczenia, bo dzieci się inaczej bawią, a starzy przy stole się inaczej bawią. Tu jest broń dla ciebie, fajna by była, tylko musiałbyś po nią przyjść. Tylko Jasiu nie ma wąsa takiego, to bo normalnie to ty byś był ten pijany wujek, właśnie, którego później dzieciaki się boją. Jak ja nie piję, nie mam wąsa takiego. Znaczy wąsa mam, ale nie bez brody, nie. No ale co, jak tam się spotkasz, idziesz po tą broń? To się napijesz tam piwka albo winka, stary. Idziesz po broń? No przecież na urodzinach się normalnie pije chyba u was, jak to w polskim domu. Ja nie, na przykład mi się nie chce pić na urodzinach wcale. Aha. Ja ogólnie nie lubię pić za bardzo. Bardzo źle znoszę ostatnio picie. A kabanika, stary, takiego może? Tak, na urodzinach dziecka. Dla dziecka, stary, no przy nich, no. A czemu nie? Dobra, gdzie oni walczyli? No byś skręcił kabanikę. Gdzie to się dzieje? Na balkoniku. Nie wiem, gdzie przeciwnik jest. A może, stary, a może Żmił by przyjechał do tego? Jasiu, i powiedz mi, co tam na tej twojej siedzibie starej? Co tam teraz się dzieje? Pustostan, czy co tam jeszcze jest zrobione? Gdzie, tam gdzie ja mieszkałem? Wiesz co, no teraz tam jeszcze tam nie wszedł... Wyprowadzkowe te rzeczy, tak powiem, pracownik, ale będzie tam... A co, ma odświeżyć go, tak? Tak, tam trzeba, wiesz, o kurde, pomalować, ktoś mnie zaatakował. Zagipsować, pomalować, takie tam. Dawidek, potrzebuję cię tu. Idę. Ja bym od Jasia, ja wam mówię, ja bym od Jasia wynajmował to, jakby to było trochę bliżej, bo tak mi się nie chce tam 30 km jechać bez przesady. To już bym sobie jeździł do garażu, stary, do Radzionkowa, to już mam bliżej. Jakbym musiał mieć większy... Dawidek, ty przestań gadać, tylko chodź tu. No idę, cały czas idę, ale Janek, ja nie jestem w stanie przylecieć dwa razy szybciej. No to walczymy. To jest ten koleś, tu mnie zaatakował. My duty calls. Dobra, włączam ulta. No to włączaj. Gdzie ty z nimi walczysz? Na dole. Oho! Prawie zginąłem, stary. No wiem, no muszę cię dobrze, uratować. Dobrze, że jesteś demonem. Dobrze, że jestem demonem. Oni są jeszcze po drugiej stronie. Nie mam, mówię, no Janek Antypolak to już od dawna. Ale nie co? Taki jak Emil, bo ty jeszcze nie wyjechałeś za granicę. Stary, Emil tam zawsze wklejał rachunki za prąd, a teraz mi chyba dobrze wzrósł. Ciekawe, czy już nie wkleja tych rachunków. A słyszałeś, że... Czekaj, co to powiedzieli, że... Że ma być pomoc, że na przykład piekarnie będą płacić tyle, co zwykły najwyżej. No jest, ja już to mam, ja już się zapisałem, a ty, stary. A ty jako piekarnia się zapisałeś? Nie, no ja jestem jako mały biznes, stary, i tak jak miałem, płaciłem 2,70 już za kilowatogodzinę. No ile razem 70 tam, byś płacił? To teraz mam może złoty 50 czy coś, no tak o z połowę prawie spadło. No to dobrze, fajnie, to piwko tańsze będzie. Nie no, wiesz co to jest, wiesz, tam lokal to sak używa z 1000 kilowatów. No to ty wiesz, ty jak dużo masz nie tysiąc, zużywasz, bo ty to masz... zamiast dwóch tam powiedzmy tysięcy tam z kawałkiem, to znam, nie wiem, 1200-1300. Ja nie dużo zużywam, bo nie mamy kuchni jakiejś na prąd w ogóle, ani wiesz, takich rzeczy, to tam zmywak działa i te, no może ta, teraz ta wentylacja może będzie coś, ja nie wiem, bo ona ma, wiesz, podgrzewa to powietrze wstępnie i tak dalej. Dobra, gdzie my idziemy? Chodź tutaj, Dawidek, nie wiem, gdzieś uciekł nam przeciwnik. Potrzebuję jakiejś broni do strzelania, bo nie mam. No, więc... Więc ogólnie to jest w ogóle dziwne, bo ten prąd jest po tyle, chyba co ludzie mają w domach, ale jest chyba bez tego limitu. Wiesz, tych 2000 co masz w domu. No. To wychodziłoby na to, że masz lepiej niż ludzie, co nie wiem, dziwne to by było. Lepiej, bo to zazwyczaj tak nie jest, zazwyczaj w każdy biznes, wiesz, możesz płacić 5 razy więcej niż ktokolwiek inny, bo wiesz, bez jakichś dopłat. O, to moje, nie, katana, to ja tego nie chcę, ale tobie, Dawidek, może katanka? Kataneczkę? Nie, ja mam. Albo wiesz ja co, wezmę sobie katanę. Kijki mam, stary, wszystko mam, co trzeba mieć. Dobra, wiesz? Idziemy do, patrz jakie kwiaty tu są. Czy nie było czasem tak, że ja mówiłem o gazie? Nie, dobrze, ja się gada o prądzie. Nie, ale gaz niestety nie ruszyli, ale ja też gazu teraz, na szczęście ta zima jest taka lajtowa, że ten gaz się tak nie zużywa, znaczy no ale zużywa ty jesteś, się. Ty jesteś na głównej stronie.
chyba powinienem być, wydaje mi się, chociaż dziś w DayZ to może było... Znowu się zgłaszałeś, a ja się znowu zgłosiłem. Nie, ale oni mają chyba tak, że na te ileś tam dni jeszcze to działa, tak. A ty, ty w styczniu byłeś? W grudniu, w styczniu, no, wydaje mi się, że tam jeszcze to jakoś tak nie do końca jest dzień w dzień. Skorzystam. Żeby mnie mogli na stałe wsadzić, no taki dobry content. Co, ale? Patrz, chodź se to zobacz. Widzisz tego tutaj dmuchawca? Pokaż to weź go zbierz, dmuchawca. Stary dmuchawca. Zbierz dmuchawca. Dmuchawce, latawce, wiatr. I widzisz? Nie słychać cię. I weź teraz jagódki zbierz, te tutaj. Mhm. No i co? No i masz super moc? Szybki jestem, super mocny. Dobra, sprawdźmy. Bon! Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. To idziemy. Grzyby tam są, a te grzyby są dobre czy złe? Te czerwone. Czekaj, bo nie wiem. Czerwone jak śmierć. Czekaj, wyglądają. Widzisz? Tam u ciebie jest Feniks będzie. To co, lecimy tam? No, dawaj, do góry. To lecimy tam do góry. Tak, jeszcze, słuchajcie, tak, za pół godzinki ja zmienię, mówię wam, albo jakieś retro programy. Ile mam sobie mocy przyłączeniowej? Wiecie co? Chyba z 20 coś kW. No tam było ogrzewanie na prąd w tym lokalu kiedyś i... No i więc jest mocny. Ja już tego nie zmniejszałem, przy czym to się mało opłaca, bo... Znaczy mało się opłaca, no jakby, bo jak macie w domu moc przyłączeniową większą, to nie ma żadnego znaczenia. Płacisz tylko jak chcesz przyłączyć, tam jest 100 zł było, nie wiem ile jest teraz od kilowata, nie? Przyłączeniowej, Dawidek, ty wiesz o co chodzi. Wiem o co chodzi, no. A teraz, jeśli masz biznes, to płacisz co miesiąc za każdą, za tą moc, czyli jak masz na przykład tam, nie wiem, 6 kW, to płacisz mniej co miesiąc niż jakbyś miał 20. Daria się śmieje, bo zadała pytanie. Jakie? Bo wiesz, Daria Feniks, tam była. Chodź. Daria, jak tam jest, to zawsze jest zimno, stary, i teraz zadała pytanie, to Jasiu lokal ogrzewa? No, Daria zawsze jest zimno, a Patty to tam już, wiesz, w kurtce siedzi. Stary, jasne. No. Ja mam nadzieję, że jak tą wentylację uruchomimy, to będzie, bo ona będzie też powietrze dmuchiwać ciepło i to już się przestanie tak ciągnąć od nóg. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie działać. Ale skąd on będzie? Aha. Chodzi o to, żeby wlatywało ci ciepłe powietrze do środka, a nie podgrzane, a nie zimne. No bo ci wpada 0 stopni i od razu idzie w nogi, nie? No to nie. Okej, wygraliśmy. Match over. Nikt z nami nie chciał się bić. My jesteśmy najlepsi. Stary, free. Biorę, kupuję wszystko za free, biorę, Janek. Jak dają, to no tak, bierzemy. Ale ty wziąłeś tego. Wziąłeś tego ulepszenie. To są trzy rodzaje ulepszeń, ktoś mi ostatnio tłumaczył. Że jedno pozwala ci widzieć wrogów, jedno coś tam daje ci lepszą moc, a jedno niewidzialność. Jakieś takie dziwne rzeczy. O, znalazłeś klucz, czy to ktoś inny znalazł? Nie, ja nie podniosłem klucza. Nie mam. Mhm. A tam jest u góry, popatrz, na północ, a to jest po drugiej stronie mapy, to chyba nie idziemy. W jaką fajną ostatnio planszówkę grałeś, taką, którą jeszcze nie grałeś? Wiesz co, grałem wczoraj z Alicją ze znajomymi w Ego. Kojarzysz? To kojarzę, grałem. Niezłe. Stary, a czy ty masz Ego Top? Nie. Co to jest Ego Top? No bo Ego, no to jest to, że to tam się gada o sobie, nie? Tak, a Ego Top jest o kim się gada. No Ego Top masz, to jest jak masz tak zwane wyjebane, że w kosmos, że nie wiadomo za kogo się uważasz. Że Ego masz to. Ale żeś Dawidek wymyślił, kurde. No nie, to ja nie wymyśliłem, to młodzież mówi Ego Top, stary. Aha, czyli jak oni ten klucz widzą, to cała mapa widzi, że ty ten klucz otwierasz. To skąd, stąd ci gracze się wzięli wtedy przy tym kluczu? The God's favor. Ej! Ale Janek! No? Wiesz, że ja chcę iść? No nie wiem, chyba w lutym jeszcze. Będę. A może ty byś chciał wtedy iść? Gracz tu jest. Zaznaczyło mi go. Widzisz go? Tu jest. Może przyjdzie właśnie z Kati, bym pojechał. Jakbyś chciał, to ci dam znać wcześniej. Bo chcę, bo w Gliwicach są dwa fajne miejsca, w których nie byłem, a chciałbym je na przykład jeden dzień nawet. Do Fanzeum chciałbyś, wiem. Nie, do Kolejkowo to po pierwsze, a po drugie jest teraz wystawa Lego, to są World Trade Center, kilkumetrowe, stare zbudowane na przykład. Czaisz? Walim dzwona. Na pyrkę dostaj, koniec. Czy planuję coś z Katy na Valentine?
stary, miłość od rana do wieczora. Nie wolno mówić o takich rzeczach. Dokładnie. Przy tym niespodzianki. A ja jestem ciekaw, jak wy w Valentinki jest tu ktoś, w chyba małżeństwie spędzicie. Czy po prostu pójdziecie sobie, zjecie schabowego z kapustą i stary pójdziecie spanko. I chyba tak będzie. Ja lubię spać. Czy coś robimy na Walentynki? Wiesz co, nic nie robimy szczególnego, bo chcielibyśmy, żeby się zdrowi. Tu jest gracz raczej, kolejny, co? Dawidek. Patsy by musiała się... Co? A, tu jest gracz. Nie wiem, nie. Jak miałem może 16 lat, to tak może bardzo... Myślałem o walentynkach, tak wiecie, romantycznie, że o Jezu, ale bym zabrał dziewczynę do kina i w ogóle potem byśmy się za rękę trzymali, nie wiadomo co stary. Dobra, zabity. Jak tam sobie radzisz? No, walczę z nim. On ucieka. O, fuck, ktoś jeszcze tu jest. Tu jest dwóch u mnie. Ty ulta włączyłeś? Tak. Dobra, to jedziesz z nimi. Gdzie ona jest? Tutaj jest, zginął, a tutaj drugi jest jeszcze. Dobra, zginął. Wszyscy zginęli? Lecz się. Znaczy jeden uciekł, ale on tam daleko poleciał, nie wiem, gdzie on. Walczą tam w dwójkę. Widać ich, zobacz sobie. A jest, spadł tutaj z dachu. O, zmienił się w demona. O, to nie. Czy mnie dało... Nie bijemy się, nie? Znaczy da się go ubić, jak jest demon. Chodź nie? Do ciasnego miejsca jakiegoś. Chodź tu, na dół. A nie, no, czekaj, tobą, jak jest tym demonem, to nie. Jak jest tym demonem, to nie. To nie, nie. Walczymy z nim, czy nie? Nie. Poczekaj, aż mu zejdzie, ja też mam takiego. Nie, ja już nie chcę, stary, Twitch czacie. Romantyczna pizza? Nie. Uciekaj przed nim. Szczerze to ja bym wolał, gadałem z Fati, że walentynki to bym... Może w spa. Bardzo fajną taką kolację domową zrobił, ale takie wiesz, że coś takiego co na co dzień się nie je, nie? Jakiś tam steka czy nie steka, wiesz, jakieś takie coś... Winko, nie? To ten... A nie, tam pojechał jakieś pizzę to ten... Stary, najlepsze walentynki zrobić potrawę, której nigdy wcześniej nie zrobiłeś i ją w ogóle zepsuć, i ona nie wyjdzie ci, stary. I w końcu zostajecie głodni i wkurzeni. Dobra, gdzie najlepsze. Ten ko... O, czekaj, bo tu się będzie zaraz ten robił. Patrz, smok, chodźcie na środek. Co to będzie? Jest, wchodzimy, szybko. UFO porno! Czekaj, bo Alicja jest w pokoju obok i pewnie myśli, że mnie odbiło. No ej tam, a co to... Ej, to co ty wziąłeś za żonę, że ona cię będzie ograniczać? Co to ma no być? No właśnie. To ty musisz być sobą. Dawidek, nigdy nie wiesz, co bierzesz. Nie wiesz, to dopiero po ślubie, stary, dojdzie do ujawnienia. Po ślubie dojdzie do ujawnienia, no właśnie. Myślisz, że będą przeciwnicy? Myślę, że nie, jak zwykle. O, match over. Czekaj, moi drodzy, bierz... przypomnę, że naraczka, nie wiem, czy masz u siebie też taki wykrzyknik naraka, komendę. Możecie sobie zobaczyć, bo to jest komenda, która prowadzi chyba do Steamowej wersji. Ale przypomnę, że narakę macie też w Game Passie. I jak korzystacie z Game Passa, to też możecie sobie ją ściągnąć i pograć. Możecie ją przetestować. Wiecie, w Game Passie jest tak dużo gier, że kilka z nich już sobie tak pościągałem do sprawdzenia. Potem je odinstalowałem. Niektóre mi się spodobały, niektóre... Przeciwnik na przykład... tutaj. Ale co jest ważne, czy ja dobrze kojarzę, że za dwa dni rusza Next w Steam Festival? A to ty... No, coś takiego, fajne dema tam. Wiesz, że Dark and Darker znowu wraca, Jasiu? Tak?
znowu, no, za dwa dni. Darker, ale będzie granko. W ogóle wszystkich zabiliśmy teraz już przed IM-em, stary, ja nie będę miał czasu. Na IM, stary, będzie trzeba robić IM-owe streamy. Dajesz go, umiera nagrywki, ten koleś. Hogwartsy z Harry Pottery, wersję demo, Dark and Darkery. Zabraknie czasu na wszystko, Janek. Będzie trzeba 24-godzinne live'y robić. Phantom Step do Ziemi, żeby prowadzić stealth, stary. Dobra, coś wziąłem. Ale ja jestem to bardzo ciekaw, sobie bronię, co... Dawid, ja jestem ciekaw, co na Dark and Darkera dodadzą. Czy jakąś nową klasę, nowe itemy, jakieś nową mapę. Ty walczysz mapę. Z kimś? Bardzo jestem ciekaw tych playtestów, co będą Dawid, teraz. Dawid, ty z kimś walczysz, tak, że ci tak, życie odejmuje? Walczę. Tutaj dwie osoby na... Oj, dwóch na raz zaraz ubijemy. No, tak też się stanie chyba. I tu tak. W ogóle dużo ciał leży, oj, wiesz? Trzeci jest jeszcze. Victory was always certain. Stary, wygraliśmy, wiesz o tym jaka. Co, całą grę? Patrz. Znów? O Jezu, to było zbyt easy. My, Dawidek, my jesteśmy najlepsi. Dawaj, ostatni mecz, ale to nie. Już... No nie, dobra, ale ja muszę iść siku najpierw, to ja musimy siku. Dać play, to... ale czekaj, no niech nam szuka gry, bo ja nie będę przecież 5 minutes tam. Break, stary, 5 minutes Jezu, break. Dawidek, my jesteśmy tak dobrzy. Dobra, ostatni meczyk, moi drodzy, bo ja akurat też tak do 15. Stary, my jesteśmy w lidze brązowej, ale nas dodaje, to nas to chyba pójdzie na złotą. Hakera. To nas chyba wyrzuci zaraz do jeszcze wyższej ligi. Poczekaj, dostałem jakieś... O kurde, Molten Brass, stary, nowego skina dostałem, nie wiem czemu. No daj ready. Patrzcie, jakie skiny są jeszcze tutaj. Ready. Casual ready, już robię. Idę szybciutko do łazienki. Idę do toalety, idę i zaraz jesteś. Widzicie, dobra, ostatni meczek, ja zatwierdziłem wykonanie przygotujcie misji. Się, ostatni meczek. A możecie... co ty masz za postać teraz, już nie robota, czy zmieniłeś jej skina? Nie, zmieniłem, to jest wodna. Wodna ona baba. Wodą szczela. To ta, co leczy? Nie, ona w bańkę wodę i tak cię... Za... W takiej kałuży cię tak dropuje. Tak. Jasio, a czemu... Właśnie, bo... Ale byś zrobił serię, stary, mówię ci, na kanał dla dzieciaków. Ja teraz wrzuciłem właśnie, bo ja trochę zmieniam, bo ten główny mój kanał, tak, takie bardziej ciekawostkowe filmy nagrywam, że tam gadam o grach sobie, nie? Mhm. Ale, stary, jak zobaczyłem, że nowy SpongeBob teraz wyszedł i go całego od razu nagrałem 7 odcinków, stary, musiałem go wrzucić tam, bo to jest tak dobra gra, że jest całkowicie po polsku, wiesz, i to jest tak jakbyś starszy chłop i też jest taka śmieszna. Ale ja tego SpongeBoba w życiu nie widziałem i wydaje mi się, bajki? Że to chyba kiedyś próbowałem bajkę oglądać i to było suche strasznie. Bo to jest takie głupkowate, wiesz, ta postać jest przede wszystkim głupkowata i ona jest taka, że dzieciaków to śmieszy, ale nie rozumieją dokładnie metafory, która tam jest. Ja tam żadnej metafory nie pamiętam. Oni się bawią tam. Dobra, mam typa słowami, zaznaczonego. Wiesz. Oni się tam mam bawią. Mam typa zaznaczonego, jak coś. Suchymi żartami, ta. Dobra, a powiedzcie mi, jaka jest jeszcze bajka, którą śmiało można oglądać pomimo wieku, jak się było dzieckiem, było fajne i teraz nadal jak macie ileś tam, jesteście dużo starsi, to nadal byście ją zobaczyli, bo była fajna. Avatar. Czy bajka, no kreskówka, jakaś tam The animacja, The Last Airbender, serial, stary. Avatar jest najlepszy i może go oglądać ale dalej. No nie na Avatar, no ale Avatar nie jest skierowany do dzieci, nie? Wiesz o co chodzi, że... Avatar co... The Last Airbender jest skierowany do dzieci, stary, o czym ty gadasz w ogóle? Samurai chodź, Jack, jest widzisz, koleś. No, Samurai Jack, stary Ludwiczek, widzisz o co chodzi, takie... No, Kapitan Bomba, no ja myślę, że Kapitan Bomba odwala się. Jakby Avatar jest... nie był dla dzieci, to by na Nickelodeonie go nie puszczali, stary. Na czym? To jest gdzieś typ na mnie, Nickelodeon, no tam stary. A no super Nickelodeon rzeczy. To są od, no to co mówię, od SpongeBoba stary Nickelodeon. No to właśnie tam Avatar leci na tym. Tu jest gdzieś koleś obok nas i nie widzę go, pode mną gdzieś. Okej, okay, dobra, widzę już. Dragon Ball, dokładnie, Dragon Ball jest git. Tylko Dragon Ball... z Dragon Ballem, to jest takie... To po latach ja już nie czułem tej całej satysfakcji oglądania. Oglądania, że 50 razy się biją z tym samym typem? To jest, ja nie wiem, czy głupszy, bo tam ciężki klimat jest, wiecie, tam jest tak, że oni... Jest kilka odcinków, które na przykład są smutne po prostu, nie? Że tam ktoś ci tam umiera, ci go ratują, nie umieją i to jest takie... Dawidek, potrzebuję cię tu. Mhm. Idę. A
albo i nie. Nie potrzebowałeś mnie, ale mnie wołałeś. No wołałem, bo wolę mieć zawsze, wiesz, na wszelki wypadek. Na wszelki, wszelki. Na wszelki, wszelki. Pokemony, walki, nie, a powiem wam, że Pokemony w ogóle. Jak dziecko, jak byłem dzieciakiem, to zajebiście oglądałem wszystkie odcinki, a teraz bym już Pokemonów nie oglądał. Nie ma opcji takiej. Tak? Czemu? A, nie, jakby gra, super sentyment mam. Koleś tu jest. Te Pokemon Go też, ale do oglądania nie. Do oglądania od zera w ogóle. Znaczy chyba, że tylko te takie naprawdę pierwsze odcinki sezonu i takie, wiesz, polskim dubbingiem jak był. Tam wybieranie tych Pokemonów, te pierwsze przygody to tak, ale to potem to już nie. Rest in peace and honor at least. Ja muszę 1000 tego damage'u zadać tym. A co ty powiesz na Motomyszy z Marsa, że będzie je... Kto to będzie? Chyba HBO czy Netflix je robił? Ja w życiu takich bajek nie oglądałem, stary. Nie miałem tych... Motomyszy, bo ja miałem Marsa? Tylko jedynkę, dwójkę i Polsat, stary. One były takie gigaczaderskie. I nie leciały takie bajki. Jeździły na motocyklach, stary. Jedyne, co ja oglądałem, to były Gumisie czasem leciały i Disney w niedzielę, no i to... Tak, tak, będzie odnowiona wersja Motomyszy z Marsa. Jak ktoś nie wie, to na serio. Dawidek myśli, że wszyscy tacy zamożni byli, jak kurde mieszkańcy Radziąkowa. No na polskim RTL, stary, na Polonii. Jaki to RTL leciało, jest stary. Polski na Polonii, RTL? Stary, Polonia. Stary, ale jak ja mam, ja jestem Polakiem, nie oglądam Polonii, stary, ale w Polsce. Ale to był darmowy, kablówkowy tam, stary, kanał. No to chyba nie bardzo, stary. No stary, to leciało na RTL-ach, tam gdzie wszystkie inne z francuskim dublażem i te, stary, Super Peak. No to ja takich rzeczy w ogóle nie miałem, takiego kanału, stary. Rozumiesz? I ty myślisz, że wszyscy byli tak uprzywilejowani jak ty, stary. Mówisz, że byłem na lepszej. Tu masz te rzeczy. Na lepszej z pozycji niż moi rówieśnicy. Dokładnie. Ja pamiętam Wojowników Zodiaku. A pamiętacie to? Tajemnice złotych miast. O, to co tam, to akurat miałem chyba. No. I oni tam. Golden City, czy jakoś tak to było? Złote miasto. I lot kondorem, dokładnie. Oni lecieli takim cyberkondorze wtedy. Że oni niby byli no, tam no, Indianami, kondor, ale kondor. Jednak wiesz, latali tak. Coca Condor, to pamiętam Coca Condora. Stary, to są w ogóle jakieś... Thunder Call, nie wiem, to do pistoletu jakbyś z pistoletem strzelał. Mhm. Coca Condor. Ale powiem wam szczerze, że jedna z najfajniejszych i najbardziej takich pożytecznych to było sobie życie. O, bo, to było super. To bo było nie super. Dość, że to było fajnie zrobione i zaciekawione, to jeszcze bardzo edukowało. Tam pokazywało. Po francuskie, tam... nie? Oni tam po francusku śpiewali. A nie wiem właśnie, czy po francusku. No to francuska bajka była i zawsze takie po francusku coś tam śpiewali, piosenkę. W ogóle kiedyś te bajki były jakieś takie, no nie wiem. Coś ty, świnie słyszę. Złotą świnię. Widzę złotą świnię. Może ktoś suba dał, stary. Nie, nie, a złota masz świnia. Masz przy sobie, czy nie masz? A, nie mam. Masz. Czekaj, zabiłem ją? General Daimos. Yeah. Nie wiem, czy ja ją... Bo jej nie mi się podobały w ogóle, nie wiem, czy wy byliście fanami, ale mi się podobały wszystkie wtedy bajki, które były podobne do Transformersów, czyli te Daimos Yattaman, czyli jakaś postać wchodziła do środka dużego jakiegoś o, i on się zmieniał z ciężarówki postacie, co w coś, do dużego czegoś. Albo był robotem, który zmieniał w ogóle swój wygląd, bo był taki modyfikowany. Nie, roboty kiedyś były modne. I każdy chciał mieć takiego i jakby nie było na licencji, więc na odpustach albo w sklepach zabawkowych takich tańsze mama kupowała i one się tam zmieniały z auta w takiego, wiesz, ręce tu wyciągane były. O Jezu, to były zajebiste rzeczy. No właśnie, mały człowiek wchodzi do dużego robota, tak? Tak było. Właśnie znów od pistola quick charge tu jest. Gdzie jesteś, Dawidku? O, tu będzie ten punkt. Ale generał Daimos był fajny, to tak. To tu masz broń? Znaczy pojemnik na broń? No i nie wspomnę już o Power Rangers, bo to było też takie zwieńczenie, Jezu, że... A teraz nie ma być jakiegoś nowego Power Rangers? O, ja nie wiem. No potem to już było, wiadomo, że te nowsze to już były bardzo dziwne takie, Netflix ale... tam chyba kręcił.
O, Luxalba dał suba i napisał wspieram. U, Amanar, dzięki za suba. O, no to wsparłeś teraz amerykańskiego giganta Amazona, dziękuję. Amazona wsparł, dzięki Amanar za subkę. Tu masz pancerz, jakbyś chciał większy, ale ty masz chyba, nie? Mam fioletowy. The gods favor me. Misiu, Szatek, Reksio, Gumisie, Smurfy i bajki. Baśnie bać braci Grimm. O Boże, im więcej wymieniacie, to ja sobie bardziej przypominam, jak dużo jeszcze tego oglądało się w Dza Dziecka, bo mi się wydawało, Dawidek, że tego było strasznie kilka, dużo przeciwników, weź tutaj oglądaj, czy tu ktoś nie leci do nas. No bo trzeba trzecią grę wygrać, Janek. A ja muszę 1000 zrobić z pistoleto. Ja mam miecza rozkładanego. O! Ja, jedziemy to. Zaświergolił. I chowaj się, żeby nie rozpoznali, stary, jakim stylem walczysz. Styl Kutamitsu. Kutamitsu, stary. Łamany Kutarate przez... też. Chów w dół. Liczysz na to, że nikt się nie załapie? Ty, może byś się poleczył, co? Bo masz pół pancerza. Janek, umówmy się, jesteśmy tacy dobrzy, że... I w ogóle byś może jakąś zbroję, bo ty chyba w szlafroku, stary, wyszedłeś na walki. Mhm. Masz całe gołe nogi. To jest figlarny szlafroczek, stary, że jak będzie ciepło, to zrzucę ten szlafroczek. Figlarny. O kurde, chyba wygramy, co? Już dobrze nam idzie, padziak nam dobrze idzie. Stary padziak, o jest. Ale nam poszło. Ale żeśmy wygrali, stary. Czerwone weźmiemy teraz, nie wiem co to da. Dobra, spadówę robimy, co? Spadówę. Mam 33 lata i do tej pory mogę oglądać Tom and Jerry, napisał Matty King. No i to prawda, bo Tom i Jerry był, tam ani jedno słowo nie padało w odcinku przeważnie i... A wszystko było przedstawione animacją i sytuacją, nie? To było też fajne. Animacją i sytuacją. To też jest umiejętność, żeby sytuacją, wydarzeniem... pokazać, tak. I coś opowiedzieć, a nie... A dobra, ale powiedz teraz, jakiej bajki nienawidziłeś, stary, jak leciała. No, czy na przykład tego Many and Missy coś tam uczą angielskiego, jak bo klocuch nienawidzi. Ja... To czego ty nienawidziłeś, stary, jak puszczali? Czekałeś na przykład na Gumisie, a oni co puścili, stary? Kota nie. Filemona. Ale ja nie przepadałem za Kulfonem i Moniką za bardzo. I nie przepadałem. Byłem nawet kiedyś w teatrze na Kulfonie i Monice i był taki wielki Kulfon i Monika i był pan Tic Tac stary normalnie tam był. Jezu, jak ja się cieszyłem, tam mogłem się było z nim, wiesz, przywitać, zdjęcie sobie zrobić z panem Tic Tacem. Ach, takie rzeczy. I... Kurde, nie było takich chyba, wiesz, bo by mi utkwiły jakoś tam w pamięci, że jakoś bardzo ich nie lubiłem, to nie... Bo jedyne co mogły być takie, chyba że jako byłem już serio taki bardzo mały, to się bałem wręcz jakiejś postaci, bo wiesz, bo jakieś były krzywe ryje czy coś takiego. No właśnie, dzieci od mojej siostry też tak są miały, że oni nie mogą tam oglądać jakiejś bajki. Ja mówię, kurde, czemu nie mogą? A później oni, wiesz, oglądają jakąś bajkę i tam nie mogą spać, dobra, nie? Dobra, to już ci mówię. Bo krowa się boją. Krowa i kurczak. O Jezu. Bo nawet mama mi kiedyś zabroniła tego oglądać, ja pamiętam. Tam takie głupoty, on strzelała z tych dojców, moja nie? Moja mama zobaczyła ze mną jeden odcinek i powiedziała, że to jest tak głupie, że w ogóle mi ten kanał usunie i mi z pilota to usunęła, stary. O, stary. Tam było, bo na pilocie miałem na jakimś numerze Cartoon Network i ja to potem musiałem szukać programy. Tam kolega przyszedł po szkole i mi to tam znalazł, stary. Krowa i kurczak. No ale czyli to chciałeś oglądać, miałeś powiedzieć, czego nie chciałeś oglądać. A nie, nie, bo tak, ale potem jakby przez to, że ona mi to zakazała, to tak trochę jako, ja sobie to wmówiłem, że to jest niefajne i już potem już nie oglądałem tego, wiesz? Mhm. Bo jak już, wiesz, zakazała, tam nagadała, że to takie... Zakazany owoc Dawidkowi krąży po pilocie, wokół pilota mu lata. Ale podobnie Katana, głupie pokus. Było Eddie, nie? To tak też było... Podobne, ale no Woody Woodpecker to było głupie też. Ja mówię, żadne z tych bajek w życiu nie oglądałem. Bo tam Łoś Super Ktoś był i Woody Woodpecker, nie? I dzięcio, nie wiem jak się po polsku nazywał, Łoś Super Ktoś, no. Ktoś mi bije? Nie, to ty, ja pierdziel. Dagger Dash Extreme to chyba nie dla nas.
No i tak. Co? Ilu zawodników zostało? 20 jeszcze? Ale tak nie dużo. Wiem, czy wiecie w ogóle, że od Hanny-Barbery To Scooby-Doo Super, czy tam i Flintstonowie. Zarówno Flintstonowie, jak i Jetsonowie, to jest, można powiedzieć, to samo. Te same rodziny, tylko w innych całkowicie przeciwieństwa to są, że jedna jest w epoce kamienia upanego, a drugie w przyszłości kosmicznej. Że to jest... I tak, aha, że jeden, no tak, oni też tam do roboty, tam ten ojciec... Tam jest bardzo dużo wspólnych rzeczy, też mieli aha, zwierzątko, tak, też i w robocie to, no... mają, no tak, trochę. Tam był fajny ten śmietnik, pamiętam. On zjadał dinozaur śmietnik, rzeczy. Tak, on zjadał śmieci. To samo uniwersum, to tak jakby, no. Uniwersum. No tak, tylko że to jest z milion lat później. Stary, no. Tak, no. Multiversum powinni zrobić Hanny-Barbery, stary. Multiversum to jest gra. O, węża widzę. Uciekł. O, nie, zabiłem go i wyskoczył z niego plecak. Potrzebujesz plecaka? A, że są teorie, że obydwa działały w tym samym momencie, tak? No ja wiem, bo są też kanały, które to tak fajnie tam znajdują. Aha, czyli że w tym samym momencie, tylko jedni byli na Ziemi, a jedni w kosmosie już latali. I... Właśnie, że Jetsonowie mieszkali w chmurach, a ci byli dalej na Ziemi. Albo teoria, że Flintstonowie są po Jetsonach, że na przykład, wiesz, jakaś nuklearna zagłada była, więc choć wszyscy od zera zaczynali. Rozumiesz, o co chodzi? Mhm. Może tak on jakiś uran dodawał w fabryce. Stary, może był owsiak. Owsik. Juri. No jak tam twoje zbieranie na Wośpa, ile tam uzbierałeś? 20 tysięcy zebraliśmy. Stary, a kto więcej? Znaczy, ja swoją skarboneczkę, bo nie było jarokowego wspólnego, tylko a ten, no każdy, ale jak ktoś była chciał. Jeszcze ta. Łosiu tam coś sobie zbierał? Da, Łosiu 30 zebrał, fajnie. I zgolił się cały. Tak. Zgolił się. Zgolił, no. I znowu miał stary, bo wszystkie podbródki pokazał. Co ty gadasz? Łosiowe. Long sword, jakbyś miał. Dobra, Dawidek, zaraz nam tu wyskoczy paczka. Adrian zasubskrybował 21 miesięcy. Mają pieniądze, wiedzą w Polsce. Mają, dziękuję. Portal. Ale Prime'em, jak statystyki byś zobaczył, to ile cię subskrybuje, to 60% subskrybuje Prime'em. Tak? No, jakbyś tak sobie wszedł właśnie, bo tak... No nie wiem, nie sprawdzałem takich statystyk, ale może tak być. Że po prostu ludziom się opłaca. O! I jeszcze wojownik i stary pociąg zaraz uruchomią, a to jest najlepszy pociąg skamerski. Pociąg skamerski! Bo on mówi, że wiesz... A ty dziś jechałeś pociągiem, to jest ta polska gra? Nie, to była maszyna, to jest ta polska, ale taka co jest chyba od 20 lat robiona, darmowa całkowicie. Tylko to jest taki symulator, wiesz, bardzo zaawansowany, to jest taki dla prawdziwych już miłośników, którzy tam każdy przycisk musisz włączyć i uruchomić tą maszynę, nie? A w tym Simrailu to jest trochę uproszczone to. Jest oczywiście możliwość tych przycisków wciskania i tak dalej, ale jest też tryb taki, który ci to trochę ułatwia. Swarm. Dobra, wychodzimy, stary. Chodź, wychodzimy. Przedł. Wow! Ło kurwa, jesteśmy w cyklonie! Uciekaj, bo to bardzo dużo życia zabiera. No, idziemy. Ja mam jakiś swarm, nie wiem co to jest. Zostało 12, idziemy ich wyjaśnić i... Ale ja w ogóle nie wiem gdzie oni są. To będzie hat-trick. Chodź, tam jest skrzynie, są tu na południe, skrzynia złota. To idę. Ja wolę skrzynię złotą, bo to zazwyczaj jest pancerz złoty. Dobrze idę? Tu gdzieś skrzynia jest niby. Właśnie, bo Łosiu w sumie zrzucił brodate poroże, tak jak zrzucają łosie poroże, nie? Ale stary, a jakbyś Łosiu, nie? Znasz Łosia. Jakbyś na przykład on by dostał bana na używanie wizerunku i słowa łoś, to jakim zwierzęciem byś zastąpił Łosia? Szpik na przykład, albo... Szpik. Żbika bym, no. Albo jakiś taki... Dziki żbik. Tespi, dziękuję bardzo. Tespi. 5 graczy już tylko zostało. Dawidek, idziemy do drugiej skrzyni. Idziemy. Jeleń. Słyszę kogoś? O Jezu, ale żeście się, wymyślili ze złosia na jelenia. O Jezu. To jest tak jakby stary... z małpki kapucynki, stary, na gorylka. Zaraz nikt już nie zostanie na tym serwerze, tylko my.
Chociaż ja bym bardziej łosia do takiego niedźwiedzia dużego misia porównał, stary. Takiego wesołego niedźwiadka. Stary, finalna walka teraz. Oni muszą tam z tej skrzyni biec, wiesz? Mhm. Fajna. Aha, widzisz, fajna. Ja mam teraz to ulepszenie, które mi pokazuje, że nie ma nikogo w pobliżu. Czyli to oznacza, że to jest właśnie to. Czekaj, o! Oho. Dobra, mam bounty na playera. No, oni są przy skrzyni tam na północy. Tam musimy iść, tam. Widzisz na mapie? Mhm. Widzę, widzę. Ja się. Ciekawe, czy to ci sami. Znaczy, czy to jest dwójka, czy ten, czy dwóch osobnych. Dobra, Dawidek. Matty King, tu jest gdzieś tak gracz. Życzysz. Matty King jest, napisał, widzisz ich? Widzisz ich? Życzy mi, żebym streamował do 70 roku życia. Widzę, widzę. Widzę ich u góry, są i po prawej. Uciekaj przed nią. Aha. O kurwa. Kurde, zabił mnie, no nie mogę. Nie mogłem ulta wrzucić, wiesz? Ty, a on się w jakiegoś innego robota zamienił. Uciekaj, Dawidek, uciekaj, uciekaj, uciekaj. A nie, 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 no, zrobił niestety. Mnie, ten z daleka mnie strzelał. No. Aj, kurde, ale dobra, daliśmy drugie się porobić. Miejsce może być, stary. Szkoda, daliśmy że ulta nie włączy. Daliśmy im szansę. No daliśmy im szansę, nie można ciągle wygrywać. Bez przesady. Koniec. O, od Kasi ktoś wpadł. A co to? O Jezu, rajdzik, a ja będę kończyć za niedługo, bo już jest czas. No nie, rajdzik, ale dobrze, pozdrawiam.